Cześć, jak zwykle Michał z portalu Władek.pl. Słuchajcie, dzisiaj troszeczkę mniej typowo niż zwykle, bo jesteśmy w naszym studiu redakcyjnym. Czemu nie na morzu? Na morzu będziemy za chwilę. Ja po prostu nie wszystko powiedziałem, będąc na jednostce Phoenix w tym przypadku, nagrywając ten film o multiplikatorze. Zobaczycie go w akcji oczywiście, ale postanowiłem nagrać jeszcze ten filmik tutaj ze studia z tego względu, że no, ominąłem parę istotnych szczegółów, które należałoby powiedzieć przy rozpatrywaniu ewentualnego zakupu tego modelu. Ten odcinek nie jest żadnym lokowaniem produktu. Ten model multiplikatora kupiłem sobie osobiście, kupiłem sobie dla siebie, kupiłem go, bo mi się po prostu podobał. Zacznijmy od jednej bardzo ważnej rzeczy. Zanim go kupiłem, przyszedł do mnie model identycznie wyglądający, bardzo fajny, Cold Water. Znajdziecie go bardzo pełno w sklepie, w sklepach internetowych, na Allegro, w sklepach stacjonarnych. To jest model Okumy, który został wypuszczony, nie wiem, czy w zeszłym roku chyba. To jest odświeżona wersja tego multiplikatora, czyli w moim przypadku konwektora. Czym one się różnią? Niczym. Tak samo ten mój konwektor, czy ten Cold Water, ma ramę nośną stal plus grafit, ma dwa łożyska kulowe plus jedno rolkowe, ma lekką szpulę 100% wykonaną z aluminium, tak wytaczaną. Oczywiście cały jest odporny na słoną wodę. Słowem, identyko. Czym one się różnią? Licznikiem. Mi nie udało się znaleźć modelu Cold Water z licznikiem w metrach. Kupiłem na aukcji internetowej najpierw ten Cold Water, przyszedł do mnie, no okazało się, że licznik jest w stopach, ale na aukcji było zdjęcie, takie ładne, myk, gdzie perfidnie było widać tutaj my. Zadzwoniłem do tego sprzedawcy, mówię, że no coś jest nie halo, bo ja chciałem w metrach, zresztą w opisie na aukcji występowało chyba gdzieś tam, że tam jest podane w metrach. No faktycznie ten pan sprawdził, że faktycznie wszystkie multiplikatory, które do niego przyszły, które on zamówił, wszystkie są w stopach, mają ten licznik. No i oczywiście przyjął zwrot. Poszukałem troszeczkę, zaświnąłem też języka i co się okazało? Okazało się to, że w zasadzie nigdzie nie ma, nikt nie ma dostępnego tego multiplikatora w tej nowej, odświeżonej wersji Cold Water z licznikiem w stopach. Troszeczkę jeden człowiek zdradził mi troszeczkę sekretu jakby, że niby to firma Dragon, która zamawia u Okumy te multiplikatory, zapomniała po prostu w zamówieniu napisać, że ileś tam sztuk ma być z licznikiem w metrach. No i niestety wszystkie zamówione u Okumy multiplikatory są po prostu w stopach. Czy to jest prawda? Nie wiem. Mówię tylko tak to, co Wam usłyszałem. Także to, co przed chwilą powiedziałem, nie było tego. Jednym słowem, ja sobie wyszukałem, nazwijmy to stary kołowrotek, oczywiście on nie był używany, po prostu jakiś tam leżak magazynowy, mam licznik w metrach, co to mi daje? Niewiele, to też trzeba powiedzieć, niewiele, ponieważ łowiąc we Władysławowie musimy zwrócić uwagę na to, że łowimy na dużych głębokościach, nie łowimy na 10 metrach, więc te przekłamania, które ma ten licznik, są ogromne. On mierzy po prostu liczbę obrotów szpuli na tym multiplikatorze. Nie liczy, ile fizycznie się wysuwa nam plecionki, tylko obroty szpuli. I teraz wiadomo, że jeżeli mam teraz ten stan początkowy tej szpuli jest duży, znaczy się dużo jest tej plecionki na tej szpuli nawinięte, no to wiadomo, że przy jednym obrocie tej plecionki wysuwa się dużo. Jeżeli jest jej mniej, no to przy jednym obrocie plecionki wysuwa się nam mniej po prostu. Przy jednym obrocie szpuli wysuwa się mniej plecionki. No i co za tym idzie? Za tym idzie to, że mamy ogromne przekłamania tego licznika. Niemniej jednak możemy się troszeczkę nim sugerować. Jeżeli na przykład brania występowały na wysokości powiedzmy 30 metrów, a jesteśmy no, na głębokości tam 60 metrów, powiedzmy mamy do dna, więc mając licznik możemy bardzo szybko po wyciągnięciu rybki zjechać z powrotem na to 30 metrów i z powrotem zacząć
łowić te rybki, które tam po prostu sobie, nie wiem, stoją, żerują na tej głębokości. To jest jedna rzecz. No ja chciałem w metrach, bo jakoś tak te stopy do mnie nie przemawiają. Poza tym muszę powiedzieć szczerze, że nawet nie zauważyłem tego, że licznik jest w stopach, a nie w metrach. Dopiero jak nawijałem plecionkę, no to patrzę, że jakieś wskazania są bynajmniej dziwne, bo mam, użyłem tutaj plecionki dokładnie takiej, ja wam pokażę, pyk, o. To jest 150 metrów, 0,40, czyli naprawdę, wiecie, taka potężna plecionka, nazwijmy to chamsko gruba. Jak na nasze warunki porządna, już rzadko stosowana taka gruba plecionka na naszych akwenach. Wiemy, te dorsze już nie są takie ogromne. Ewentualnie, jak gdyby nam się trafiła jakaś trocz, no to powiedzmy, że ta plecionka w tym momencie da radę. Ale tak, nawijam sobie tą plecionkę, no i tutaj mam niby 150 metrów, a tam mi wyszło ho-ho, jeszcze trochę. No i potem się po prostu zorientowałem, że coś jest nie halo, no i tamten multiplikator oddałem i sobie zamówiłem ten nowy konwektor, który mam teraz, tutaj wam prezentuję i ten dopiero jest, że tak powiem, taki, jaki chciałem. Wracając do tej plecionki. Zobaczcie, tak wygląda nawinięte 150 metrów plecionki 0,40. Także tak jak widzimy, tutaj dużo więcej by już nie weszło. To już jest, powiedzmy, że to już jest ten maks, który ten multiplikator potrafi łyknąć. Ta plecionka, no, jest w moim odczuciu bardzo fajna na nasze polskie warunki. Możecie sobie zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda. Tutaj ta plecionka, tą plecionkę dostałem od firmy Pro Fishing, więc bardzo dziękuję tej firmie. O taką plecionkę mi chodziło, zresztą tam z nimi rozmawiałem o tym, co potrzebuję, co bym chciał, i no, u nich ta plecionka kosztuje około 80 zł. Moim zdaniem warto, bo jej przekrój jest bardzo fajny, okrągły, i nawet, wiecie, jak ciągniemy większą rybkę, to nie słychać takiego typowego buczenia tej plecionki przy kręceniu. Także jak dla mnie to jest dodatkowy taki fajny element, że bardziej płynnie ona chodzi. Co jeszcze chciałem powiedzieć, czego nie powiedziałem na morzu? Za chwilę sobie zobaczycie ten króciutki filmik, który nagrałem po prostu na morzu. Nie powiedziałem też słowa o takiej śrubce tutaj. Dosyć istotna, wiecie, sprawa. Ona nam wprowadza taki dodatkowy opór przy wysuwaniu się naszej plecionki. Tutaj źle zademonstrowałem, bo powinienem najpierw zwolnić hamulec i w tym momencie, zobaczcie, ona się wysuwa bardzo fajnie, gładko. O! My możemy sobie, kręcąc tym pokrętełkiem, zwiększać, hamować troszeczkę tą naszą szpulę. Z czego to się bierze? Jeżeli sobie zarzucamy naszym pilkerem, powiedzmy, daleko i w tym momencie on uderza w ziemię, to wysuwająca się plecionka po prostu wprawia w dosyć szybki ruch obrotowy naszą szpulę. I teraz jak on uderzy sobie w wodę, to po prostu no, wszystko się zatrzymuje oprócz szpuli. I ona się dalej kręci i nam może po prostu splątać się plecionka. Jeżeli nie mamy tego pokrętełka, możemy sobie oczywiście tutaj paluszkiem to kontrolować i tak powinniśmy robić. Mając to pokrętełko, możemy sobie wcześniej ustawić delikatny opór i w tym momencie no, te splątania nie powinny nastąpić. Jeżeli chodzi o to, jaki opór sobie tutaj ustawić, ja proponuję taki naprawdę minimalny, bo jeżeli chodzi o te nasze dorsze władysławowskie, no to wiadomo, że my nie będziemy zarzucać 30 metrów hen, tylko raczej łowimy w pionie. Zresztą nawet nie można, wiecie, tak sobie zarzucać, bo to strasznie niebezpieczne jest z tymi wszystkimi kotwiczkami i to nawet nie jest przepisowe. Należy zarzucać bardzo ostrożnie. Także no, te nasze dalekie zarzuty i tak nie będą miały miejsca. Oczywiście to wszystko jest uszczelnione, więc jest the best, ale ustawiamy sobie bardzo delikatny ten opór, żeby nam ten pilker jednak nie był jakoś tam mega mocno hamowany, żeby bardzo szybko dotarł na dno. I tak, wiecie, kołowrotki ze szpulą stałą będą po prostu szybsze, tak? No bo tam się ta plecionka odwija, ona nie ma jakichś dodatkowych oporów. Tutaj jednak mimo wszystko no, trzeba no, troszeczkę rozbujać ten
to wrzeciono, to nam, co tam jeszcze ciekawego, tam po drodze pewnie są jakieś trybiki, więc no, to troszeczkę nam to zwolni. Dobra, to tyle, co chciałem powiedzieć. Kołowrotek jest naprawdę bardzo fajny, ten multiplikator. Ja osobiście go polecam, tak jak już powiedziałem, to jest mój zakup, to nie jest żadne lokowanie produktu. Ja go kupiłem dla siebie, aczkolwiek muszę powiedzieć, że do końca nie jestem zadowolony z tego względu, że jakoś się nie mogę do tego przyzwyczaić. Wiecie, no może to dlatego, że to był pierwszy mój wypad taki z tym kołowrotkiem, na może będzie lepiej. Sama koncepcja multiplikatora jest fajna, sama koncepcja licznika też jest fajna, ale no jakoś tak no nie mogę się za bardzo do tego przyzwyczaić. Poza tym te rybki, które my ciągniemy z dna, one nie są aż takie duże. I teraz jeżeli to byłaby naprawdę duża ryba, to w tym momencie ten multiplikator by nam się przydał, tak? No bo ciągniemy dużą rybę i to przełożenie w multiplikatorach, tak jak wiecie, ono jest troszeczkę inne, pozwalające troszeczkę mniej siłowo tutaj kręcić, nie musimy się mocno nakręcić tym kołowrotkiem, ponieważ no, wykonując jeden ruch, ta szpula wykonuje też mniej ruchów, więc w tym momencie to przełożenie jest inne. Niemniej jednak prawda jest taka, łowimy we Władysławowie na dużych głębokościach, byliśmy na jednostce Fenix, no to tam szyper nas troszeczkę powywoził na 80 metrów nawet i w tym momencie zarzucenie tego na 80 metrów, no raz, że to troszeczkę trwa, troszeczkę dłużej niż w przypadku kołowrotków ze szpulą stałą. Poza tym jak już coś złapiemy coś małego, nie ma się co oszukiwać, złapiemy coś małego, to kręcąc tym kołowrotkiem, wiecie, naprawdę się nakręcimy, pach, 5 metrów dopiero, nie? A jak mamy szpulę stałą, to tam jednak i powiedzmy byśmy mieli większy też kołowrotek ze szpulą stałą, no to tam zupełnie inna ta sytuacja i zupełnie inaczej wygląda. Jeszcze jedna rzecz, ten oto kołowrotek to jest ten mniejszy model, możecie kupić dwa, możecie kupić większy, mniejszy, ten mój to jest model 203. Także ja osobiście bym nie polecał nawet tego większego kupować, raz, że on jest troszeczkę droższy, a dwa, że jeżeli chodzi o to przełożenie, to dużo nie zaoszczędzicie, on jest po prostu cięższy, a dużo nie będziecie mieli lepiej, powiedzmy, to wam dużo nie da, że przy jednym obrocie korbką będziecie tam mieli mega więcej tej plecionki ściągnięte. Więc sama koncepcja multiplikatora polega na tym po prostu, że im się ma łowić łatwiej. Ale przy założeniu, że my ciągniemy coś z 80 metrów i co chwilę ciągniemy coś małego, ta koncepcja troszeczkę jest no mylna. W tym momencie wystarczy nam byle jaki kołowrotek, może być nawet plastikowy, który nam się chwieje na boki, bo ta nasza rybka będzie miała powiedzmy kilogram, może będzie miała półtora. Przy założeniu, żebyśmy na wrakach na przykład łowili i spodziewamy się naprawdę większej rybki i ten na wrakach jak łowimy, to wtedy ten licznik nawet by tutaj nam się troszeczkę przydał, żeby chociażby tam kontrolować tą wysokość od dna, że podniesiemy sobie tą naszą przynętę na powiedzmy na 2 metry, to w tym momencie faktycznie to by mogło mieć sens. W momencie, kiedy sobie od tagu robimy wypad powiedzmy 2 razy w roku na morze, multiplikator za powiedzmy 400 zł średnio do tego się nadaje. Troszeczkę to jest kasy wyrzuconej nawet i troszeczkę też nerwów, wiecie, bo namachamy się, no chyba jedna jest jeszcze jedna rzecz, która mogłaby zachęcić potencjalnego kupca do multiplikatora, to taka, że jeżeli może ma troszeczkę mniej siły w rękach, tak, to wtedy możesz sobie kupić ten multiplikator. Z tego co się dowiedziałem od Szypra, to jednostki Fenix, to faktycznie multiplikatory, on mówi, to są używane przez tutaj w cudzysłowie dziadków. Ja do takich nie należę, aczkolwiek muszę powiedzieć, że coś w tym jest, bo multiplikatorem się bardzo łatwo te rybki wyciąga. Fakt, człowiek się więcej musi namachać, więcej my się nakręcimy, ale wiecie, to jest takie kręcenie bardzo delikatne i w tym momencie nawet
używanie takiego multiplikatora przez na przykład dziecko będzie no, chyba łatwiejsze, bo to dziecko wykona owszem więcej ruchów, ale one są zdecydowanie dla niego prostsze, mniej siłowe. To tyle, co chciałem powiedzieć. Wprowadzenie może 5 razy dłuższe od filmu, który za chwilę zobaczycie na morzu. No a na morzu zobaczycie ten multiplikator cały w słonej wodzie, jak on się zachowuje, jak linka schodzi przy zarzucaniu pilkerem. Także no coś wam też powie. I to jest taki, powiedzmy, że pierwszy filmik z takich testów, które wykonujemy na sprzęcie, które sami zakupujemy. Także rezygnujemy z tego lokowania produktu jako takiego, ponieważ stwierdziliśmy, że w tym momencie oszukujemy was. Oszukujemy was, bo dostajemy sprzęt do testowania. Sprzęt, który dają nam firmy, które nam wciskają firmy wędkarskie, bo coś im nie idzie, albo chcą coś wypromować, albo chcą coś koniecznie wam wcisnąć. Rezygnujemy z tego, kupujemy od teraz sprzęt sami. Kupujemy sprzęt taki, który według nas powinien się sprawdzić w porcie we Władysławowie, powinien się sprawdzić przy wędkowaniu z brzegu, wędkowaniu z kutra. Także myślę, że ten kanał będzie po prostu przez to bogatszy. No i tutaj nie ukrywam, że portal Władek.pl jest na tyle portalem bogatym, że mocno to nie nadwyręży naszego budżetu. Także na ten pierwszy rzut lecimy z tym multiplikatorem. A później zobaczymy, piszcie w komentarzach, co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Może macie jakiś swój ulubiony sprzęt wędkarski, który byście chcieli zobaczyć w akcji, albo porównanie czegoś. Tutaj jeszcze mam wędzisko, wiecie, dużo tego wędziska nie widzicie, ale to wędzisko Dragona również żeśmy kupili specjalnie dla siebie. Jest to bardzo twarde wędzisko, takie powiedzmy kij od szczotki. Wytrzymuje, znaczy się jest przystosowane do nawet 400 gramów obciążenia, więc zobaczymy, spróbujemy porównać to wędzisko do wędziska miękkiego. Mamy też takiego Sikora Kormorana, także zobaczymy, porównamy, może być ciekawie. Trzymajcie się, zapraszam na film. Także pozdrowienia z ciepłego studia portalu Władek.pl i lecimy na Feniksa. Cześć. Wejście dotyczy multiplikatora Okumy, konwektora. Bardzo fajny, wiecie, multiplikator, aczkolwiek ja no, nie bardzo jestem przyzwyczajony do multiplikatorów. Tutaj mam go zamontowany na wędzisku Dragona 400 i to się, no powiedzmy, że się sprawdza, tak? On jest bardzo fajnie, w tym momencie się go bardzo fajnie trzyma, bardzo fajnie się im operuje z tym wędziskiem. On jest malutki, bo są dwa rozmiary tej Okumy, ja mam ten mniejszy. I jedna taka, wiecie, jedna taka ciekawostka, jak będziecie kupować sobie tą Okumę, nie wiem, proszę, z Allegro na przykład, zwróćcie uwagę i zapytajcie koniecznie sprzedawcę, czy ten liczniczek, który tutaj on ma, ten multiplikator, czy jest podany w metrach, czy w stopach. Co do jeszcze takich ciekawostek, to wam powiem, że przy łowieniu, przy silnym dryfie, jak łowimy na 75 metrach, to na liczniku mamy około 100 metrów, licznik 100 metrów pokazuje. Więc no taka to trochę ciekawostka, no te mety na pewno, które są na liczniku, nie można traktować tak jednoznacznie.